przybili do Gniezna, warownego położeniem przed murzem, lecz łatwego do zdobycia przez nieprzyjaciół z powodu małej liczby zamieszkujących je obywateli, gdzie w tym czasie w Bazylice Świętej Boga Rodzicielki Marii, Wiecznej Dziewicy, spoczywał najdroższy skarb, to jest ciało najbardziej błogosławionego Wojciecha, męczennika. Czesi wnet bez walki zawładnęli tym miastem i z wielką radością weszli w progi świętego kościoła i wszystką zdobycz za nic mając żądali wydania im samych tylko drogich szczątków świętego ciała umęczonego za Chrystusa.